Bardzo serdecznie witamy w Teatrze imienia Willa Machorzycy na kolejnym spotkaniu autorskim odbywającym się w ramach Toruńskiego Festiwalu Słów. Bardzo się cieszymy, że teatr nas gości, teatr z nami współpracuje nie od dziś. Czytanie, reportaż, tak to kiedyś zostało zapoczątkowane, tak się nazywa ten cykl, w ramach którego spotykamy się tutaj w Teatrze imienia Willa Machorzycy. Czytanie, reportaż, dlatego że nie tylko spotykamy się z autorem, w naszym wypadku z autorką, ale także dlatego, że czytamy za sprawą wspaniałych aktorów teatru, czytamy fragmenty reportaży autorki, autorów, których gościmy. Dzisiaj też będziemy mieli okazję posłuchać, najpierw posłuchać właśnie fragmenty książki pani, i tu pada nazwisko, Krystyny Kurczap-Redlich, którą gościmy tutaj w Teatrze Chorzycy. Pani Krystyna jest z nami. Wowa, Wołodia, Wladimir. To książka, której fragmenty za chwilę usłyszymy. Usłyszymy w wykonaniu Mirki Sobik i Arkadiusza Walesiaka. Zapraszamy naszych aktorów. Dziękuję. Stajemy na środku zapuszczonego podwórza. Chwytamy płowo-włosego chłopaka za kołnierz i pytamy: kim ty właściwie jesteś? A Wowa Putin wyślizguje się nam z rąk i umyka w sobie tylko znanym kierunku. Milczący i gniewny, nieufny i zły. Z rąk do rąk przerzucany jak kartofel gorący i tyleż samo doznający łaskawości i pieszczot, co ta bylina. No owszem, ma teraz prawdziwy dom z tatą i mamą. Ale jak wspomina częsty w tym domu gość, nauczycielka Wiera Dmitrijewna Gurjewicz, nie było u nich cackania się, przytulania, jakichś tam pocałunków. Ojciec charakter miał surowy, raczej bezwzględny, niepobłażliwy. Przyszłam kiedyś do nich i mówię ojcu: pański syn źle się uczy. A on: no to co robić? Zabić go czy co? Płowowłosy dzieciak przyswaja sobie dwie życiowe umiejętności. Musi kłamać, więc stara się to robić doskonale. Musi udawać kogoś innego niż jest, więc ćwiczy się w domorosłym aktorstwie. To go chroni. Wchodzi mu w krew, staje się podstawą komunikacji z innymi. Niezauważalnie osiąga w tym poziom wręcz perfekcyjny, do czego przyczyniają się jeszcze inne okoliczności. Przede wszystkim ciężka ręka Władimira Spiridinowicza, z której znany jest na podwórzu. Jego bywalcy wspominają, że chłop był krzepki. Synowi co i raz się dostawało, a to ręką, a to pasem. Ot, znaleźli chłopcy niewybuch, zanieśli na posterunek milicji, gdzie Wowa, pytając, czy napiszą o nim w gazecie, rzucił znalezisko na stół. Przerażeni milicjanci wyzwali ich od chuliganów, a ojciec Putina oczywiście wsypał mu, ile wlazło. Kiedy indziej Wowa, marzący o karierze wywiadowcy, kazał chłopakom w ramach przygotowań całego podwórzowego oddziału do tej kariery hartować się, skacząc w samych majtkach na śnieżne zaspy. Potem chłopcy leżeli z anginą, a on brał od ojca lanie. Innych podwórkowych bywalców widocznie bito rzadziej lub mniej dotkliwie, skoro po kilkudziesięciu latach poświęcają tyle uwagi karzącej ręce starego Putina. Razy zadawane przez człowieka, który przyjął na siebie rolę ojca, bolą zapewne mniej niż wymierzane przez obcego, który nienawidzi. Mimo to bicie pozostaje biciem. Rodzi strach i bunt. Zostawia w psychice trwały ślad. Kiedyś, w odległej przyszłości, gdy przez 3 dni i 3 noce będą na dalekim morzu umierali ludzie zakleszczeni w pudle okrętu podwodnego Kursk, wskazówki na zegarze prezydenckich emocji nie drgną.
świeżo upieczony prezydent Władimir Putin, spokojnie wygrzewający się na czarnomorskim piasku, powie rozgoryczonym rodzinom marynarzy, że jego wcześniejszy przyjazd przeszkadzałby tylko w akcji ratunkowej. Niedługo potem świat obiegnie jego odpowiedź na pytanie dziennikarza amerykańskiej telewizji o to, co się stało z okrętem. Zatonął, oznajmił Władimir Władimirowicz i skwituje to krótkim, ni to zażenowanym, ni to kpiącym uśmiechem. Czyżby już na leningradzkim podwórzu kiełkował w nim cynizm, który w przyszłości stanie się jego znakiem rozpoznawczym, widocznym choćby wtedy, gdy zezwolił na zagazowanie zakładników w Teatrze Domu Kultury Dubrowka, czy śmierć dzieci podczas szturmu na szkołę numer 1 w Biesłanie? Czy kij, pas i wyzwiska w Metechii oraz łojenie grzbietów za ołku Baskowa wystarczająco tłumaczą przyszły brak empatii i nieliczenie się z uczuciami innych? Razy z ręki Władimira Spiridinowicza wymierzane były przecież w najlepszej intencji. Ten żołnierz po ciężkich przeżyciach, sam będąc podobnie wychowywany, zapewne uważał, że tak postępować trzeba, że dzieciak pojmie, iż jest bity dla własnego dobra. Dzieciak. Z czasem może to i pojął, lecz doznany ból, strach i poniżenie raczej go nie uszlachetniły. Oschłość i znieczulica wniknęły w tkankę jego systemu nerwowego i zredukowały do minimum poczucie własnej wartości. 40 lat później, gdy Władimir Władimirowicz Putin obejmował najwyższe stanowisko w państwie, grafolog kreślący jego portret psychologiczny na podstawie charakteru pisma stwierdził: autor tego tekstu prezentuje postawę zamkniętą tak w sensie fizycznym, jak i psychicznym, a przy tym z całych sił usiłuje się wyzwolić od znienawidzonego braku pewności siebie oraz zaniżonej samooceny. Stara się zajść jak najwyżej i zdobyć jak największe znaczenie, by odzyskać poczucie własnej godności, tłumione w procesie wychowawczym, najprawdopodobniej przez ojca, jak wielu przed nim. Od dzieciństwa widział bicie i przemoc. Pewnego dnia pijany ojciec z całej siły rzucił synem o podłogę. Za nieposłuszeństwo bije go bez litości. Bić na zawsze zapada w jego podświadomość. Bić znaczy wychowywać. To o Józefie Stalinie. Za sprawą tego człowieka miliony istnień pochłonął wielki terror i archipelag Gułag. Między synem a jego władczym i łatwo wpadającym w furię ojcem wciąż dochodziło do spięć, co świadczy o gwałtowności, a nawet brutalności wzajemnych stosunków. Gdybym zebrał za jednym zamachem baty, które dostałem, już bym nie żył. To o Adolfie Hitlerze. Za sprawą tego człowieka 6 milionów ludzi zginęło w gettach, obozach koncentracyjnych i na polach bitew II wojny światowej. Bito Robespiera, bito Mussoliniego, bito Saddama Husajna. Czy to znaczy, że zawsze w wyniku doznanej przemocy powstaje osobowość tyrana, despoty i okrutnika? Nie. Lenin na przykład dzieciństwo miał szczęśliwe, ale zwiększa prawdopodobieństwo takich zachowań. Cofnijmy maszynerię czasu i wróćmy do domu numer 12 w zaułku Baskowa. Jest tam przecież jeszcze Maria Iwanowna, przeciwieństwo męża, sama dobroć, mówią chłopcy z podwórza. Człowiek delikatny, życzliwy, współczujący, wtóruje Wiera Dmitrijewna Gurjewicz, nauczycielka początkowych klas w szkole podstawowej Putina. Maria Iwanowna myślała tylko o tym, by Wołodia był syty, nakarmiony. Całe nasze życie toczyło się na podwórzu, wspomina sam Władimir Władimirowicz. Mama od czasu do czasu wychyli się z okna i zawoła: na podwórzu? Na podwórzu. No i dobrze. Możliwe jednak, że sama dobroć Marii Iwanownej już chłopcu nie wystarczała, albo że przyszła za późno. Ale czy mogła się tego domyślać prosta, niewykształcona kobieta z biednej wsi, też nigdy po głowie nie głaskana? Cackanie się z 10-letnim chłopcem zapewne wydawało się jej niezręcznością. A może to on
nie potrafił jej przytuleń i pocałunków przyjąć. Może miał przed oczami tamtą, inteligentniejszą, lepiej wykształconą, o 15 lat młodszą, o macierzyństwo bogatszą. I oto na dziedziniec wbiega jasnowłosy chłopak, taszcząc ze sobą cały ten psychologiczno-fizjologiczny kram. Wbiega na dziedziniec, który sam w sobie jest złowrogim, zagmatwanym światem. 7 lat minęło od sławnego zimnego lata 1953 roku, kiedy po śmierci Stalina uważający się za jego zastępcę Ławrienti Beria zaordynował radosną amnestię i wypuścił z więzień oraz łagrów niemal 1 000 000 najprawdziwszych kryminalistów. Ci, którzy nie zapadli po stepach, lasach, wsiach i miasteczkach nieobjatnej strony, buszowali po wielkich miastach. U nas na podwórzu ciągle pałętały się rzezimieszki z okolicy, wspominają starzy mieszkańcy. Ukradł kto mięso na niekrasowskim rynku, to przed milicją dawał dyla przez nasz dom. Złodzieje wiedzieli, jak zgubić pościg. Od rynku należało dobiec do naszego zaułka, skręcić w podwórze domu numer 12, dać nura w piwniczne okienko i spokojnie wyjść na zaułek saperów. Tak więc chłopak, jeszcze niedawno kojący nerwy szumem rzeki pełnej srebrzących się ryb i mający przeciw sobie niechętny, lecz niewielki i znany już świat, teraz musiał się zmierzyć z oporną materią ludzi oraz zdarzeń, za azyl mając ceglano-betonową studnię podwórzowych ścian. Marca 1980 roku. Leningrad. Przed ponurym, szarym budynkiem, w którym do dziś się mieści hotel przy Placu Powstania, staje rozklekotany autobus. Wysypuje się z niego wycieczka z Kaliningradu, kilkanaście osób. Wśród nich dwie dziewczyny, Galina i Ludmiła. Stewardesy kaliningradzkich linii lotniczych, krajowych oczywiście. Wycieczkowicze zostawiają rzeczy we wspólnym 15-osobowym pokoju i ruszają zwiedzać miasto. Przewodniczka oznajmia mimochodem, że główną atrakcją są tu ostatnio występy Arkadia Rajkina, a drugą wspaniały musical. I że na jedno i drugie dostać się nie sposób. Galina w sprawie biletów zadzwoniła do dalekiego znajomego, ten do swojego znajomego, i bilety na Rajkina się zmaterializowały. Znajomym znajomego okazał się Wołodia Putin. Czekał na nich na stopniach teatru, obok kasy. Bardzo był skromnie ubrany. Powiedziałabym nawet biednie, zupełnie nijaki. Na ulicy nie zwróciłabym na niego uwagi. Po spektaklu okazało się, że może załatwić bilety do każdego teatru. Więc następnego dnia znowu się spotkaliśmy na musicalu. I trzeciego dnia też w teatrze imienia Lensowietu. 3 dni, 3 teatry. I pora się żegnać. To było w metrze. Przyjaciel Wołodii stał z boku. Znał go jako człowieka niezbyt chętnie udzielającego informacji o sobie. Nagle widzi, że Wołodia zapisuje mi swój numer telefonu. Czyś ty zwariował? Zapytał go znajomy, o czym zresztą sam Wołodia mi potem powiedział. Relacjonuje Ludmiła biografowi Putina, Olegowi Błockiemu, i dodaje: teraz wiem, że każdy krok mąż czyni świadomie. Nie myślę, by wtedy postąpił spontanicznie. I tak 9 marca 1980 roku na stacji leningradzkiego metra zaczęła się niesłychana przygoda Ludmiły Aleksandrownej Szkriebniow, urodzonej 6 stycznia 1958 roku, jednej z dwóch córek robotnika kaliningradzkich zakładów remontowych i kasjerki autobusowej Jekateryny. Gdy się spotkali, Putin miał już według oficjalnej metryki 27 lat, a faktycznie prawie 30. I jak sam wspomina,
Przyjaciele zaczęli mówić: daj spokój z tym kawalerstwem, ożeń się wreszcie. Tymi przyjaciółmi najpewniej byli przełożeni z KGB. Uświadamiający adeptowi szkoły wywiadu przygotowywanemu do wysłania za granicę, że bez żony to niemożliwe. Potem nastąpiły 3 przedziwne lata, a nawet 3,5 roku, zanim doszło do ślubu. Zapytana, co robiła przez cały ten czas, Ludmiła Aleksandrowna odpowiedziała: 3,5 roku się do niego zalecałam. Dzwoniłam do niego i przylatywałam. Ale on czasem zachowywał się dziwnie. Miał samochód, który, zdaje się, jego matka wygrała na loterii. Brakowało w nim tłumika. Pamiętam, przyjeżdżam do Leningradu, a on koniecznie chce mnie wozić po mieście. Mnie to zupełnie obojętne, będzie ten Zaporożec, czy nie będzie. No ale on wolał cały dzień stracić na poszukiwania głupiego tłumika, a ja przez ten czas siedziałam sama w hotelu. Z mojego punktu widzenia było to bezsensowne. Przyjeżdżam raz na miesiąc, na 4 dni i chciałabym po prostu z nim pobyć. Było mi bardzo przykro. Tak stracić 1 z 4 dni, żeby nocą jeździć po mieście. Bez tłumika. Gdyby nie szczególne właściwości charakteru Ludmiły, pewnie skończyłaby się ta znajomość jak poprzednia, rozstaniem. Bo od wcześniejszej narzeczonej młody Putin uciekł tuż przed ślubem. To była jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu, wspomniał po latach. Wyszedłem na ostatniego łajdaka. Zdecydowałem jednak, że lepiej to zrobić teraz, niż żebyśmy się potem męczyli oboje. Powiedziałem jej całą prawdę, wszystko, co uważałem za konieczne. Ta jego dziewczyna podobała mi się, mówił przyjaciel Putina Siergiej Roldugin w 2000 roku, medyk z silnym charakterem. Ale czy ona go kochała? Bo Luda, jego żona, czyli Ludik, jak ją nazywamy, kocha. Wydaje się, że o tę siłę charakteru chodziło, bo kochać Putina to doświadczenie szczególne, dostępne raczej tym, którzy absolutnie poddają się jego woli i dość dziwnym zwyczajom. Spotkania to historia specjalna, wspomina Ludmiła. Ja nigdy się nie spóźniałam, a Władimir Władimirowicz? Zawsze. 1,5 godziny to rzecz normalna. Ale nawet wiedząc o tym, nie potrafiłam przyjść później. A jeśli, myślałam, on dziś przyjdzie na czas? Pamiętam, stoję w metrze. Pierwsze 15 minut spóźnienia wytrzymuję normalnie. 1,5 godziny też niby nic wielkiego. Ale gdy już godzina minie, a jego wciąż nie ma, to po prostu płaczesz z przykrości. A po 1,5 godziny nie czujesz już nic. Ale najbardziej dziwi, że choć zdarzało się to zawsze, za każdym razem odczuwałam to tak, jakby zdarzało się po raz pierwszy. Do dziś nie mogę pojąć, czemu nie brałam ze sobą książki. Przecież można było po prostu czytać, czekając. Za każdym razem myślałam, że to spóźnienie będzie ostatnie. Ale rozumiałam, że on tego nie robił specjalnie, że tak się składały okoliczności. Kiedy on się wreszcie pojawiał, niczego nie wyjaśniałam. Po 1,5 godziny nie czułam już nic, byłam wykończona. Władimir Władimirowicz zmęczeniem mnie brał. Zmęczeniem. Spóźnienia zawsze tłumaczył pracą, w której skądinąd był punktualny. A w życiu prywatnym się relaksował. No, a gdzie jeszcze? Cóż, on taki był i wiedziałam, że inny nie będzie. Podobne zachowanie było uczciwe. Przedziwna ta kobieca natura. Ludmiła bardzo przypominała żonę zawsze tłumaczącą męża alkoholika. Kobietę zaplątaną w swoje niewyjaśnione emocje, nie mogącą pojąć, kim ona jest i kim naprawdę jest człowiek, o którym wielokrotnie mówi, że to ten, który jest jej potrzebny. I tłumaczącą swoje dziwne do niego przywiązanie jedynym słowem: kocham. Złościło, obrażało
i było zupełnie niepojęte, dlaczego mąż może powiedzieć, że będzie, powiedzmy, o 9 wieczorem i nie przyjść o tej porze. Ale to jeszcze pół biedy. Mógł przecież zadzwonić, powiedzieć, ile się spóźni. Przecież jeśli mówił, że przyjdzie o 9, a przychodził o 12, to ja przez te 3 godziny nie mogłam znaleźć sobie miejsca. Czekałam. A nie ma nic bardziej męczącego niż czekanie. Czekam, denerwuję się. Cały czas myślę o Władimirze Władimirowiczu. Tym bardziej, że przez te wszystkie lata nie nauczyłam się, oczekując męża, robić cokolwiek innego. Zajmowałam się tylko czekaniem. Dla mnie słowo jest tak ważne. Jeśli Władimir Władimirowicz powiedział, że będzie o 9, znaczy, że czekam na niego o 9. Opowiadała w roku 2001 Ludmiła Aleksandrowna biografowi jej męża od niedawna prezydenta. Wydawało się jednak, jakby nie mówiła do rozmawiającego z nią dziennikarza, jakby jej było wszystko jedno, kto słucha, jakby w potężnej tamie otwarła się śluza, przez którą trzeba przepchnąć słowa, zanim znowu się zamknie. Podkreślała przy tym, jaki on jest wspaniały i że nie chce nim rządzić, nie pretenduje do bycia liderką. On jest przecież taki odpowiedzialny i ma prawdziwie męski charakter. Jest wesoły i dowcipny, a historię zna lepiej od niej i wie tyle na każdy temat i w tenisa gra, a ona ledwie piłkę odbija. Przede wszystkim jednak to człowiek niezawodny. Można na nim polegać, ale... Przez całe nasze wspólne życie Władimir Władimirowicz mnie wypróbowywał. Cały czas poddawał kolejnym sprawdzianom i jakby obserwował z boku, czy im podołam. Pojechaliśmy kiedyś nad morze. Władimir Władimirowicz zabrał ze sobą kuszę podwodną, płetwy. Na to podwodne polowanie musieliśmy dotrzeć na niewielki półwysep. Najprościej było dostać się tam wpław. Ja wtedy ledwie utrzymywałam się na wodzie, no i z wielkim trudem. Pływać nauczyłam się później. Do półwyspu jakoś dopłynęłam na materacu, lecz wracać miałam, już nie pamiętam dlaczego, wpław, bo przejście lądem okazało się jeszcze trudniejsze. Wąskie, po skałach. Kiedy powiedziałam, że popłynę, Wołodia podał mi kuszę i zapytał... Dopłyniesz? Gdy chwyciłam kuszę w wodzie, wydała mi się lekka, więc mówię tak. Ale kiedy zaczęłam płynąć, trzymając ją nad głową, poczułam, jak jest ciężka. Czułam, że nie dopłynę. Ogarnęła mnie taka panika, że nie pamiętam, jak wydostałam się na brzeg. A jednak wyszła za tego człowieka za mąż. Szczęśliwa, gdy po z górą 3-letnim na myśle powiedział: przyjaciółeczko, już wiesz, jaki jestem. Ze mnie w zasadzie niezbyt odpowiedni człowiek. Milczek, czasem dość ostry, czasem mogący i obrazić. Słowem, ryzykowny towarzysz życia. A gdy zapewniła, że jej to nie przeszkadza, usłyszała: no, skoro sprawy tak wyglądają, wiedz, że cię kocham i proponuję ślub takiego i takiego dnia. March 2014. Wszystko w tym dniu było dla nich nadzwyczajne. Nastrój, ubiór i miejsce spotkania. Przyszli radośni i odświętni, rozpromienieni i weseli. Poklepywali się po plecach, uśmiechali, rozprawiali, garnitury na miarę, togi i sutanny. Kapelusz rabina obok nakrycia głowy muftiego. Eleganckie suknie i garsonki. Tu i ówdzie na marynarkach i żakietach kokardy lub wstążki w brązowo-pomarańczowe pasy upamiętniające wstęgę, na jakiej Katarzyna Wielka zawieszała w tej komnacie pierwszy ustanowiony przez siebie order
świętego Jerzego. Zebrani to posłowie i senatorowie Federacji Rosyjskiej. Nad ich głowami, na wysokości niemal 20 metrów, żyrandole zdobione misterną plecionką z płatków złota. Pod stopami 60 metrów parkietu o pięknym wzorze z 20 najdroższych rodzajów karelskiej brzozy, jesionu, indyjskiego palisandru, hebanu. W białych wnękach ławeczki obite brązowo-pomarańczową morą, nad nimi złocone misterne kinkiety na ścianie, wokół symbole rosyjskich zwycięstw i terytorialnych podbojów, kolumny, białe, strzeliste, otulone wijącym się ornamentem roślinnym. Na nich posągi kobiet z białego marmuru, w wieńcach laurowych, wśród których umieszczono tabliczki z datami zwycięstw. W głównym miejscu sali, między złotą materią udrapowaną wśród rzeźbionych w murze zakoli, herb z dwugłowym orłem, niżej trójkolorowe flagi, między nimi mównica. Komnata świętego Jerzego, najbardziej majestatyczna z kremlowskich komnat. Z głośnika, uroczyście. Panie i panowie, prosimy zająć miejsca. Zamykają się usta, uspokajają spojrzenia. Na twarzach błogostan, jak przy oczekiwaniu na dobrą nowinę. Z głośnika z namaszczeniem. Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Władimirowicz Putin. Fanfary. Wszyscy wstają. Przez ogromne, złote, pełne płaskorzeźb drzwi szybkim krokiem wchodzi prezydent, wbiega po trzech stopniach na podwyższenie i staje przy mównicy. Milkną fanfary. On czyni dłonią jakby zezwalający gest. Oni siadają. Drodzy przyjaciele, zaczyna. Zebraliśmy się dziś z powodu sprawy, która ma życiowe, historyczne znaczenie dla nas wszystkich. 17 marca na Krymie odbyło się referendum. Odbyło się w pełnej zgodności z procedurami demokratycznymi i normami prawa międzynarodowego. Witam przybyłych z Krymu i Sewastopola obywateli rosyjskich. Narastające oklaski. Owacja na stojąco. Z miejsc zajętych przez przybyszów z Krymu dobiegają podziękowania. Putin uśmiecha się jakby z zażenowaniem. Lekko potakuje. Sięga po szklankę, łykiem wody pokrywa wzruszenie. Mówi: dziękuję. Oklaski milkną. Rytmicznym, stalowym głosem prezydent odmierza słowa, dowodząc, że Krym zawsze był nie ukraiński, lecz rosyjski. Na Krymie pozostały mogiły naszych żołnierzy. To dzięki ich męstwu w 1783 roku Krym był wzięty przez Imperium Rosyjskie. Tak właśnie. Był wzięty. Podbity, pokonany, ujarzmiony. Burzliwe oklaski. Potem zawinili bolszewicy, bo włączyli rosyjskie terytoria do Ukrainy. Potem Chruszczow, bo w 1954 roku przekazał Ukrainie Krym. Ale nikt wtedy nie przypuszczał, że Ukraina i Rosja mogą kiedykolwiek nie być razem, że mogą być odrębnymi państwami. Głos mówcy tężeje. To, co zdawało się nieprawdopodobne, stało się rzeczywistością. Związek Radziecki się rozpadł. Nic nie zostało ze wspólnoty terytoriów, wspólnej waluty, wspólnych sił zbrojnych. Wielki kraj przestał istnieć. Trzeba szczerze przyznać, że i sama Rosja, dopuściwszy do parady suwerenności... Tak Putin nazwał odzyskiwanie przez zniewolone narody wolności zebranej przez bolszewików. Przyczyniła się do rozpadu Związku Radzieckiego. Przy czym rosyjski naród został najbardziej rozdzielonym narodem na świecie. Rosyjski. Czyli mówiący jednym językiem, co dla mówcy jest najważniejsze. Zapomina, że był to język zdobywcy, który niemal przez wiek sowietyzacji odmawiał tak zwanym mniejszościom narodowym równego dostępu do urzędów czy uniwersytetów, nie dopuszczał do awansów w miejscu pracy, w armii, wyśmiewał języki narodowe i kulturę. Tak też wyglądała sprawa z bratnim narodem ukraińskim. Wtedy, w 1991 roku, odmierza słowa Putin, znakomicie rozkładając akcenty i zawieszając na słuchaczach ciężki wzrok. Mieszkańców Krymu przekazano z rąk do rąk jak worek kartofli. A rosyjskie państwo, a Rosja
Opuściła głowę i pogodziła się. Przełknęła tę zniewagę. Ale, mówca nasila głos niemal do krzyku, stosunki z Ukrainą, z bratnim narodem ukraińskim były i pozostaną dla nas najważniejsze. Oklaski, dyżurne, obowiązkowe, krótkie. A że Ukraina chciała być samodzielna, konstatuje orator, to i utonęła w permanentnym 20-letnim kryzysie politycznym i państwowym. Po latach samodzielności i niezależności Ukraińcy mieli dosyć swojej władzy. Obrzydła im. Brawa, długie, spontaniczne. Do objaśniania sytuacji na Ukrainie mówca przystępuje zgodnie z podstawowymi prawami goebbelsowskiej propagandy. Kłamać przekonująco i zwięźle i kłamstwo powtarzać. Każde z wypowiedzianych przezeń zdań będzie odwrotnością prawdy. Kaci stają się ofiarami. Kto ich uśmiercał? Neonaziści, nacjonaliści, rusofoby i antysemici. Z nich i tylko z nich, wedle Putina, składał się kilkudziesięciotysięczny protestujący przez parę zimowych miesięcy w centrum Kijowa tłum. I to oni do dziś określają polityczne życie na Ukrainie. Odmierzając słowa, Putin maluje niebezpieczeństwa, jakie zawisły nad rosyjską ludnością Krymu. Ci, którzy stali za ostatnimi wypadkami na Ukrainie, przygotowywali przewrót państwowy. Nie powstrzymało ich nic. Posłużyli się terrorem, zabójstwami, pogromami. Faszyści, nacjonaliści, rusofoby i antysemici, banderowcy. Ludność rosyjska musiała wezwać Moskwę na pomoc. I Moskwa, jak zawsze, na pomoc pospieszyła. Mieszkańcy Krymu zwrócili się do nas, byśmy bronili ich prawa i życia. Rozumie się, że nie mogliśmy nie odpowiedzieć na tę prośbę. Nie mogliśmy pozostawić Krymu w biedzie. Byłaby to zdrada. Oklaski. Krótkie, burzliwe. Daliśmy więc mieszkańcom Krymu możliwość określenia własnej przeszłości. Po raz pierwszy w historii. Ale cóż słyszymy od naszych kolegów z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej? Że naruszamy normy prawa międzynarodowego. Dobrze, że choć wspomnieli o tym, że prawo międzynarodowe istnieje. I za to dzięki. Lepiej późno niż wcale. Oklaski. Krótkie, burzliwe. Uśmiechy, kręcenie głowami z podziwem. O amerykańskim fałszu świadczy, według Putina, zgoda Stanów Zjednoczonych na odłączenie się Kosowa od Serbii i sprzeciw wobec odłączenia Krymu od Ukrainy. Sami o tym napisali, roztrąbili na cały świat, a teraz się oburzają. Dlaczego? Oklaski. Krótkie, burzliwe. Polityka powstrzymywania Rosji prowadzona w XIX i XX wieku jest kontynuowana i teraz. Nas ciągle chcą zagnać do kąta. A to właśnie przedstawiciele Zachodu pragną w swoim interesie rozbić tę ich wielką Ukrainę. To obarcza ich sumienie. Ukraińcy, nie wierzcie tym, którzy straszą was Rosją i krzyczą, że my chcemy podziału Ukrainy. A co do Krymu, to był on i pozostanie rosyjski, ukraiński i krymsko-tatarski. Oklaski. Ale nigdy nie będzie banderowski. Oklaski. Długie, burzliwe. Ręce poruszają się w zgodnym rytmie. Wy wiecie, kontynuuje triumfalnie Putin, że niemal całe społeczeństwo aprobuje przyłączenie Krymu do Rosji i nasz obowiązek obrony Rosjan na Krymie. 95%. Burzliwe oklaski. A 83% uważa, że Rosja powinna tak postąpić, mimo że utrudni to nasze stosunki z pewnymi państwami. Burzliwe oklaski. 86% uważa, że Krym zawsze był rosyjski. Burzliwe, przedłużające się oklaski i szerokie uśmiechy. Tak więc absolutna większość popiera przyłączenie Krymu i miasta Sewastopol do Federacji Rosyjskiej. Burzliwe, przedłużające się oklaski. Wszyscy wstają. Widać rosyjskie flagi i flagi Krymu. Ktoś krzyczy hurra! Na twarzach zachwyt. Władimir Putin wypowiada teraz najpiękniejszą frazę. Polityczna władza w Rosji może być oparta tylko na woli narodu.
bo tylko naród jest źródłem każdej władzy. Oklaski. Wreszcie mówca zwraca się do zebranych i do rosyjskiego narodu o przyjęcie do Federacji Rosyjskiej dwóch nowych podmiotów. Półwyspu Krym i miasta Sewastopol. Burzliwe, przedłużające się oklaski. Siedzący zrywają się z miejsc i stojąc miarowo poruszają dłońmi. Atmosfera radośnie uroczysta, jakby każdy z obecnych dostał drogi prezent. Jeszcze tylko wniesienie flag Rosji i Krymu, złożenie podpisów pod stosownymi aktami, ostatnie dźwięki fanfar i oto bezprawna agresja staje się międzynarodowym faktem dokonanym. Dziękujemy bardzo. Dla tych z Państwa, którzy mają trochę więcej lat niż młodzież, to te długie, przedłużające się oklaski mogą przypominać to, co przynajmniej ja często słyszeliśmy w młodości. Burne, przedłużitelne aplodismenty. To jest po prostu fraza, która nie tylko określała, co naprawdę się działo, tylko to było wmontowane w każde przemówienie oficjalne. Oklaski takie i na koniec właśnie te burne, przedłużitelne aplodismenty. Dobrze, że ktoś jeszcze mnie rozumie. Pani Krystyno, czy Putin ukształtował Rosjan tak, jak sobie to wymyślił, czy też to on jest wypadkową mentalności i pewną projekcją marzeń i kompleksów tego narodu? Oj, pan jest historykiem, jak tak, się dowiedziałam, tak. To ja się boję odpowiadać na to pytanie, bo kiedy przyjechałam do Rosji, nie wiedziałam o niej nic, to był 87 rok, pierwszy raz tam pojechałam na miesiąc i znalazłam się po prostu na Marsie. Tak się poczułam, a przecież wyjechałam z socjalistycznej Polski. I znalazłam się w społeczeństwie, które mnie zafascynowało milczeniem i jakimś takim bardzo niechętnym stosunkiem do siebie wtedy. Czy oni tacy są od wieków, tak? Czy to Putin? Nie. Czy Putin ukształtował społeczeństwo? Dzisiejsze, to obecne. Dzisiejsze. Nie. To społeczeństwo, on tylko, usuwając wszelkie demokratyczne miazmaty, to znaczy przede wszystkim zamykając niezależną telewizję, włączył od samego początku swoich rządów propagandę. I ta propaganda niosła to, co ludzie chcieli usłyszeć, a chcieli usłyszeć to, za czym bardzo tęsknili od czasu Gorbaczowa przez cały okres Jelcyna. Chcieli usłyszeć, że Rosja jest wielka i tego najbardziej im brakowało, bo po rozpadzie Związku Radzieckiego nagle, kiedy tam przyjechałam w 90 roku, usłyszałam, a ja wcześniej nie miałam żadnych kontaktów z Rosjanami, ja po prostu nie znałam tego kraju. Usłyszałam nieprawdopodobne zdania. Tak, no teraz już się nas nikt nie boi. No tak, teraz już nie jesteśmy silni. No tak, no przecież ta fraza, że nas się już nikt nie boi, powtarzająca się regularnie, po prostu wstrząsała mną. To znaczy, że tym ludziom potrzebne było sianie strachu. To znaczy, że tym ludziom potrzebne było przekonanie o ich wielkości, o wielkości ich państwa. I kiedy sięgnęłam do wspomnień pionierów, no nie tak dawnych, to czytałam takie zdania. Najgorszą myślą mojego dzieciństwa było to, że mogłam się nie urodzić w Związku Radzieckim. I mamy tutaj
mamy tutaj to, co jest największą istotą psychiki człowieka radzieckiego, psychiki człowieka rosyjskiego, wielkość, wielkość imperium. I to wielkość, która nie tylko odnosi się do terytorium, ale odnosi się do potęgi. Najpierw do potęgi carów, kiedy właściwie ludzie, przecież 90% ludzi nie mogło wyjeżdżać z Rosji. Nie tylko dlatego, że ich stać na to nie było, ale dlatego, że carowie tego zabraniali. A potem przez cały okres komunistyczny znowu za żelazną kurtyną tylko mieli pojęcie wielkości, ale przy powszechnej, wydaje mi się, że niewiele tutaj przesadzę, boję się pana historyka, biedzie. Otóż narody rosyjskie były bardzo, bardzo kiepsko sytuowane. Bieda na wsi rosyjskiej zawsze była, i ja to stwierdzałam już w latach 90., a zapewne tak było i wcześniej, nieporównywalna z tym, co my nazywamy biedą. I jeżeli człowiek nie ma nic, no to jednak musi mieć coś i musi mieć przekonanie, że jego wartość, na czym się opiera, nie mam nic. Rodziny w czasach carskich właściwie też były bardzo, bardzo labilne, bo przecież na 40 lat car brał do wojska mężczyzn. Potem za komunizmu to w ogóle sprawy rodzinne były bardzo kiepsko. Bardzo, bardzo się kiepsko miały, no bo kobieta miała siadać tam na traktor i być maszynistką i w ogóle, no wiadomo o co chodzi, a nie zajmować się domem i dziećmi. I to poczucie wielkości nieprawdopodobnie mnie zaskoczyło. Po prostu cały czas mi się wydawało, że jednak to nie może być prawda, a ja Jak to? Nas się już nie boją i to się powtarza i powtarza i powtarza. A poza tym stosunki, które były za Gorbaczowa, a potem za Jelcyna z Zachodem, bardzo przyjazne ze strony Zachodu, nie podobały się przeciętnym Rosjanom dlatego, że im się wydawało, że Rosja, że oni lekceważą Rosję, że Rosja jest na kolanach, że Rosja bierze pieniądze z Zachodu, no bo rzeczywiście zaczęły płynąć z Międzynarodowego Funduszu Walutowego ogromne transze dla Rosji i zamiast cieszyć się z tego, to znaczy cieszyć się, zamiast obserwować, jak Rosja może się rozwijać demokratycznie, większość narodu widziała, że w tym coś jest niewłaściwego, że to nie Jelcyn stawia pod ścianą kolejnych tam Kola czy innych, tylko że on z nimi rozmawia bez gałstuków, to znaczy, że on ich zaprasza na spotkania nieformalne, bez krawata. Właściwie to co to ma być? Co to za władca? Co to za rządy? My przestaliśmy się liczyć i znowu nas się nikt nie boi. I to jest wartość, którą Putin przywrócił narodowi absolutnie. Putin dlatego ją przywrócił, bo sam odczuwał to od dzieciństwa. Jest nieodrodnym zupełnie synem ideologii Związku Radzieckiego, z jednym małym wyjątkiem. Absolutnie nie popiera braku własności prywatnej. On własność prywatną ceni nade wszystko, a pieniądze są jego prawdziwym idolem. Ale oprócz tego zrobił wszystko, aby wrócić rzeczywiście Rosję do czasów mentalnie państwa, którego mają się wszyscy bać. I dzisiaj się boją chyba Rosji wszyscy sąsiedzi, może prawie wszyscy, i przy okazji pół świata. Pani napisała o Putinie, chyba w Polsce jest pani przynajmniej jedną z najwybitniejszych znawczyń. Sama się przeraziłam, kiedy tego słuchałam. Ale chyba tak jest. Więc wiem, że tym pytaniem spłycę pani książkę, ale może się pani uda na nie odpowiedzieć. Czy Putin, inaczej, jest psychopatą, jest socjopatą,
Ostatnio to nie to samo, to ja oczywiście, że wiem, że nie. Oczywiście, że nie. Ale ostatnio zauważyłem w prasie i wśród komentatorów takie określenie, że jesteś megalomanem, ponieważ przyrównuje siebie do Piotra I. Uchylę Państwu rąbka tajemnicy. Kiedy chwilę przed panią Krystyną rozmawialiśmy przed spotkaniem, pani Krystyna zareagowała na to, że megalomanem nie. To jest plan. Ale może zaczniemy od wyjaśniania pewnych spraw, które tutaj wybrzmiały w wyczytanym tekście, spraw dotyczących ojca i bicia. I nie można od tego uciec, bo nikt nie zaprzeczy, że dzieciństwo jest okresem, który zdecydowanie wpływa na nasze życie, z czego zdajemy sobie sprawę o wiele później. I dzieciństwo Putina było bardzo nieszczęśliwe. Skąd się bierze, tutaj było powiedziane, oficjalny ojciec i tak dalej. Otóż mały Wołodia urodził się, to znaczy inaczej, w oficjalnej biografii Putina nie ten ojciec, nie ta matka, nie to miejsce urodzenia i nie ta data. Jego matka pochodzi z pod Uralu, z miejscowości Oczer. Właśnie to Tierechino, malusieńka wioska, a zaraz obok była miejscowość Oczer. I tam żyła rodzina i ona, która Wiera Nikołajewna z domu Putin, całe miasteczko było pełne Putinów, która dość późno zaczęła się uczyć. Dlatego dość późno, że całe jej dzieciństwo, to znaczy wczesne, jako nastolatka, podczas wojny musiała pracować na pewno w zakładach produkujących broń. Jak właściwie absolutna większość społeczeństwa rosyjskiego. Więc zaczęła się uczyć później i już jako prawie że dorosła kobieta kończy technikum mechanizacji rolnictwa. No ale podczas tej nauki poznaje pewnego pana. Pan się nazywa Płaton Priwałow. On jest przystojny i taki bawi damek, a ona jest myszka totalna. Prawdę mówiąc, to ja się z nią widziałam w 2019 roku w jesienią. Ta kobieta zamieszkała z nim, no i się okazało niebawem, że jest w ciąży, a zaraz niedługo później się okazało, że on jest żonaty. Mianowicie jego nie było, przyszła paczka, ta paczka była od żony, podpisane jakoś tam, więc ona pod jego nieobecność zwinęła lalki szmatki i wróciła, jak każda w takiej sytuacji, do mamusi. Wróciła do tej miejscowości Oczer i tam urodziła Wowę. Był rok 1950. 7 października 1950 roku urodził się Putin i ona została tam jeszcze przez czas jakiś, przez prawie półtora roku i pojechała na praktyki daleko do ciepłego Uzbekistanu, do Taszkentu i w tymże Taszkencie, nieopodal miejsca, gdzie ona mieszkała w internacie, był garnizon. W garnizonie był przystojny Gruzin. Gruzin nazywał się Georgi Osipaszwili i mimo tego, że wiedział, iż ona ma dziecko, to zaproponował jej małżeństwo. I oczywiście, nie wiem, kto z Państwa był na Kaukazie albo zna ludzi stamtąd, wie, jaką mają bujną fantazję i on jej z tą bujną fantazją opowiadał, jaki to on jest bogaty i jak to świetnie mu się w tej Gruzji powodzi. Więc wzięli ślub w tymże Taszkencie i ona już jako jego żona pojechała do Gruzji, do miejscowości Metechi, gdzie była chałupa sklepiskiem. Ale widocznie on był bardzo przystojny, ona, jak już mówiłam, niezbyt atrakcyjna. Potem po latach mówi, no nie wiem, dlaczego ja to wszystko wytrzymałam. No pewnie zapomniała, że istnieje coś takiego jak miłość. No i po paru latach, kiedy Wołodia miał 3 lata, poprosiła swoją matkę, żeby jej przywiozła synka spod tego Uralu do Gruzji. Najpierw się mały Wowa bardzo podobał, bo taki blondynek, bo ma jasne oczy, jasne włosy i rodzina i ten ojczym odnosił się do niego dobrze do czasu, kiedy zaczęły się rodzić ich dzieci i jego niechęć do małego, podrastającego już chłopca narastała. Mówię o tym ojczymie.
cały czas klepali biedę, cały czas Wowa biegał w połatanych portkach. Chodzi już do szkoły. W szkole zaczynają go, no jak to dzieci, wiedzą, że jest nieślubnym dzieckiem, co na Kaukazie jest rzeczą straszną, zaczynają go prześladować dość mocno, a ojciec zaczyna go coraz częściej bić i leje go tak, że no, wspominają o tym no, współmieszkańcy, że bardzo często Wowa był tam poobijany, był głodny, był biedny. I co robi mały Wowa? Mały Wowa sprytnie idzie do znajdującej się tam w Metychii szkoły Sambo, czyli samoobarony. Samoobarona to jest taka mieszanina walk wschodu, wtedy radziecka mieszanina walk wschodu. I zaczyna wybijać sobie posłuszeństwo pięściami. A swoje smutki koi łowiąc ryby w rzece, która nazywa się Kura. Zawsze tak mistycznie mnie to zastanawia, że kilkadziesiąt lat wcześniej w tej samej rzece łowił ryby bardzo smutny Soso, czyli Józef Stalin. Tak samo smutny, z tych samych powodów, obijany przez swojego ojca szewca, który jego ojcem naprawdę nie był. I obaj bronili honoru swojego i swoich matek z pięściami, bo Stalin zapisał się na Krivi, to jest taki gruzińska odmiana boksu. No i cóż dalej? Więc bardzo trudne dzieciństwo jest małego Wołodi w tej Gruzji, w miejscowości Metychii. Do tego stopnia trudne, że matka w pewnym momencie stwierdza, że dłużej tak być nie może, już ma wtedy dwie córki i zawozi Wołodię z powrotem do tej miejscowości Kiriechino, do swoich rodziców, a oni, czyli dziadkowie Wołodi, mówią basta, koniec tego przekazywania go jak pakiet. Teraz znajdziemy mu prawdziwy dom i znaleźli ten prawdziwy dom u swoich krewnych dalekich w Leningradzie. Ci krewni też nazywali się Putin i oni byli dość właściwie rodzinnie nieszczęśliwi, ponieważ stracili już dwóch chłopców. Jednego przed wojną, przed 1939 rokiem, a drugiego w czasie blokady Leningradu. Zmarł na tyfus. I bardzo widocznie chcieli jednak zapełnić te swoje już dojrzałe lata. Ona ma lat 42, on jest od niej 11 lat starszy. Ona właśnie to jest ta Maria Szołomowa, on Władimir Spiridonowicz. Putin. I pewnego dnia Maria Iwanowna przyprowadza chłopca małego, bo Putin był bardzo zawsze niewielki. I pierwsze, o co powiedziała jego matka, kiedy z nią rozmawiała, mówię, a jak pani pamięta Wołodia? Taki maleńki, maleńki on był. Pierwsze, co mi powiedziała. Więc to jednak była cecha go wyróżniająca. Przyprowadzają na to podwórko, o którym wielokrotnie była mowa. I ona mówi tak, chłopcy, to jest mój syn Wowa, przyjmijcie go do siebie, bądźcie dla niego dobrzy. Czyli przyprowadza zupełnie obcego chłopaka, kiedy ten chłopak już ma lat 10. I cóż się okazuje, kiedy on wylądował wreszcie w Leningradzie, że nie może iść do szkoły normalnej, do czwartej klasy już powinien iść, ponieważ jego wykształcenie gruzińskie było prawdopodobnie głównie w języku gruzińskim. Musi iść do klasy pierwszej. I zachodzi konieczność wyrobienia mu metryki. Po pierwsze dlatego, że ma nowych rodziców, którzy go adoptują. Po drugie dlatego, że trzeba go odmłodzić o 2 lata, żeby mógł iść do pierwszej klasy. I w ten sposób powstaje nowa biografia Władimira Putina. Ma nowe miejsce urodzenia, nowych rodziców, nowy adres. I na tym podwórzu, o którym tutaj była mowa, on sobie wybijał posłuszeństwo i szacunek także pięściami. No bo przecież ci chłopcy również wiedzieli, że on nie jest dzieckiem tych ani Marii, ani Władimira, dlatego że przecież oni nigdy jej nie widzieli w ciąży, nigdy nie widzieli ich z wózkiem. Po prostu nie ma żadnych śladów dzieciństwa Putina, wczesnego dzieciństwa Putina w tymże
pod tym adresem. No i cóż, i biedny Wołodia idzie do pobliskiego klubu judo i tam zaczyna trenować i znowu uczy się bić. I uczy się bić i wie, że biciem, tylko biciem można sobie zdobywać szacunek. A jeżeli już się bijesz, to musisz atakować pierwszy. On wie, że tylko kłamstwem może posługiwać się od tej chwili, właściwie od wczesnego dzieciństwa. I te cechy, inaczej ta biografia, te zdarzenia z jego życia zdecydowanie wpływają na jego psychikę. Mogły wpłynąć inaczej, ale niestety wykształtowały w nim to, co najgorsze, czyli nagle po jakimś czasie okazuje się, że mamy do czynienia z socjopatą. Kto to jest socjopata? Nie psychopata. Psychopata to jest ułomność właściwie fizjologiczna mózgu, a psychopata jest to człowiek o zdeformowanej psychice o tyle, że po pierwsze jest dla siebie najważniejszy. On i nie istnieje poza nim nic i w związku z tym on jest pozbawiony empatii zupełnie, nie on jeden, to znaczy wszyscy socjopaci się tym charakteryzują. Pozbawienie empatii, niezdolność do odczuwania współczucia i niezdolność do odczuwania jakiegokolwiek wstydu z powodu kłamstwa. I mało tego, nieustanne posługiwanie się kłamstwem. Jest taka nauka, o patologicznym kłamaniu, nazywa się pseudologia. To u Putina nie jest aż tak, ale jest, o czym piszą, o czym wspominają jego najbliżsi przyjaciele i dalsi, że gdy Putin zaczyna mówić rzeczy absolutnie nieprawdziwe, on w to wierzy. Jest takie wspomnienie, no dzisiaj w opozycji, ale wtedy wicepremiera Iłarionowa, w czasie wojny czeczeńskiej, on rozmawia, rozpoczęcia wojny czeczeńskiej przez Putina, on wspomina, poszedłem do Wołodii, bo mnie wezwał, rozmawialiśmy na taki temat, ale gdy rozmowa zeszła na Czeczenie, wyraziłem zdecydowaną dezaprobatę dla tej wojny, a wtedy on się wściekł i zaczął mówić dokładnie to, co mówi publicznie. Byłem przerażony, ponieważ te same kłamstwa, które wygłasza propagandowo, okazały się jego prawdą. I to jest właściwie cecha patologiczna. Czy można mówić o tym, że Putin prowadzi propagandę, która zawsze kłamie. Otóż tak, wszystko, co jest mówione od początku jego rządów w telewizji, jest kłamstwem, ale najgorsze jest właśnie, że on w to wierzy. I jeżeli teraz on krzyczy i mówi, tak jak wtedy, w czasie wojny czeczeńskiej, że to jest antyterrorystyczna operacja, tak teraz on co wierzy, że to jest nazistowska, tak? Tak. Operacja, że to nie jest. I przerażające jest ta deformacja jego pojmowania, deformacja jego mózgu, która, przepraszam, jeśli tutaj jest fizjolog od tych spraw mózgowych, ale nie potrafię tego inaczej określić. Deprawacja, której nie da się odwrócić, nie da się i nie dało się go nigdy przekonać, że on kłamie, w związku z czym, że okłamuje cały naród, ponieważ on był przekonany, że tak należy. Czy jest to wyrachowane? Oczywiście tak. I on zawsze, już kończę, proszę mnie zaraz nie zabijać. No ale sam mnie pan prowokuje, bo to nie jest takie proste odpowiedzieć Putin i społeczeństwo. On mówi ludziom to, co oni chcą usłyszeć, a oni chcą usłyszeć to, co jest jego przekonaniem od najmłodszych lat. Ja nie dopuszczę pana do głosu, bo ja teraz muszę powiedzieć jeszcze o czymś, bo zaraz zapomnę, o czymś, co jest bardzo ważne. Ten jego ojciec przybrany, Władimir Spiridonowicz, to jest zagorzały stalinowiec. To jest człowiek, który przed wojną wstąpił do oddziałów
wojskowych NKWD, gdy zaczęła się wojna, gdy się zaczęła ich wojna w 1941 roku, które do oddziałów karnych, które pojechały pacyfikować Estonię. Przypominam, Litwa, Łotwa, Estonia, tak jak Polska, były pacyfikowane przez Związek Radziecki na podstawie tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, o którym wspominać dziś pod karą więzienia nie wolno w Rosji. I ten człowiek idzie, walczy przeciwko Estończykom, których już tylko w pierwszych tygodniach rozstrzelano przeszło 2000, i wraca do domu jako bohater. Putin mały opowiada, że ojciec właściwie nigdy nie wspominał o wojnie. No pewnie, że nie wspominał, bo nie mówił o tym, że rozstrzeliwał Estończyków, ale przedstawiał się jako bohater NKWD, i nigdy Putinowi nie przeszkadzało to, że mówił o Stalinie jako o bohaterze. I jest rok 61, Putin ma lat 11, kiedy fala, która zrzuciła Stalina z piedestału po 20. zjeździe Chruszczowa w 56 roku, zrzucała także portrety Stalina ze wszystkich ścian. I taki portret leżał w śmietniku szkolnym, także w zaułku Baskowa, i bo szkoła była niedaleko. I mały Putin wydostaje ten portret pewnego dnia i wieczorem o zmierzchu przybija go uroczyście do ściany domu. Była wielka awantura potem, ale nie to ważne. Ważne jest to, jak Stalin był ważny dla małego Putina. I dalej, ten Stalin z niego nigdy nie wychodzi. Nigdy Gorbaczow nie wspomniał nazwiska Stalina, ponieważ dziadkowie Gorbaczowa byli wysłani do łagrów w czasie Wielkiego Terroru. Nigdy Jelcyn nie mówił o Stalinie, i to Jelcyn zmienił hymn stalinowski, hymn Związku Radzieckiego, na inny hymn z innymi słowami, i to Jelcyn wprowadził nową flagę, a wyrzucił tę flagę radziecką. I to Putin w pierwszych słowach swojego listu do narodu, czyli jak tylko zaczął rządzić, przywraca hymn stalinowski z melodią stalinowską i przywraca sztandar Związku Radzieckiego. No nie mógł go już oficjalnie wrócić, ale przywraca go jako sztandar wojenny. Nigdy Stalin nie wyszedł z Putina. I on szczycił się przez lat wiele tym, że jego dziadek był kucharzem u Stalina, co nie jest prawdą, bo nie był, ale sprawia przyjemność, i to kłamstwo, że podnosi swoją wielkość, umacnia swoją wielkość nazwiskiem Stalina. Już koniec, oddaję panu wreszcie słowo. To znaczy, odpowiedziała pani na kilka pytań, które miałem tu przygotowane, więc jestem w kłopotliwej sytuacji troszeczkę. Przejdźmy na chwilę na Ukrainę dziś, albo 3 miesiące wstecz. Kiedy zaczęły do nas docierać te szokujące informacje o kradzieżach, gwałtach, morderstwach, wszelkich odmianach okrucieństwa, czy była pani tym zaskoczona? Nie, ani trochę. Ani trochę, przecież ja przeszłam na własnej skórze, tylko na szczęście nie byłam ofiarą, wojnę czeczeńską. Drugą wojnę, którą wydał Putin Czeczenom w 1999 roku. I kiedy dzisiaj pokazuję ze swojego strasznego albumu zburzone domy, mówią, skąd ty masz teraz aparatem robione zdjęcia w Ukrainie? Byłaś tam? Nie byłaś. To są zdjęcia Groznego. To są to, co dzisiaj, ta cała potworna dewastacja, te bomby zrzucane dzisiaj na Ukrainę, to są takie same bomby, jak zrzucano na Czeczenię. To są wszystkie, większość z nich to są bomby zakazane. Niestety w ogóle, że prawo dopuszcza bombardowania. No dobrze, ale prawo wojenne zakazuje używania bomb próżniowych i bomb kasetowych. Bomba próżniowa to jest koszmar, który wysysa z całego otoczenia, w którym ona pada, wysysa powietrze, w związku z czym człowiek zostaje rozerwany na kawałki. Widziałam takich ludzi, którym wnętrzności wypływały po takich
To nieprawdopodobne, co się dzieje, bo z człowieka wylatują części na, po prostu na zewnątrz. I słynne bomby termobaryczne to są. To są termobaryczne. Tylko właśnie nikt jakoś nie tłumaczy, na czym to polega. I bomby, widziałam takie, mam wspomnienie z Czeczenii, że siwiuteńka 30-letnia kobieta podprowadza mnie do drzewa i pokazuje na tym drzewie, takim bardzo dużym, jak wciśnięte w korę jest jakaś szara masa i ona mówi, to moja córeczka. I no, to są właśnie bomby termobaryczne, bomby kasetowe, które polegają na tym, że jedna bomba wyrzuca z siebie 30 innych i one się rozrywają na niezwykle raniące fragmenty, które straszliwie kaleczą. I to wszystko było, plus straszliwe tortury. Dzisiaj nie mówią nam o tym, jakim torturom zostają poddani Ukraińcy na takich, mówi się, punkty filtracyjne, ale bo nie ma takich możliwości, żeby tam dotrzeć, ale mimo że wjazd na teren Czeczenii był nielegalny, to dziennikarzom niektórym się udawało i po takich torturach prądem, torturach palnikami, przypalaniu palnikami gazowymi i tak dalej, to myślę, że to samo, co kiedyś przechodzili Czeczeni, przechodzą dzisiaj Ukraińcy. I pan się pytał o historię. I teraz, czy mamy się wracać do Iwana Groźnego i jego opryczniny, która wbijała na pal bojarów, i przy takim wbitym napalu bojarze gwałciła jego żony i córki, czy wyrywała na żywo brody niepokornym bojarom, czy mamy się jeszcze wracać wcześniej do pacyfikacji przez Mongołów, którzy, znowu boję się historyka, żebym czegoś nie pomyliła, ale to Mongołowie podbili Ruś i przecież straszliwym okrucieństwem zasłynęli i to okrucieństwo zostało przekazane tym ludziom, którzy byli podbijani i którzy tak samo odnosili się do tych, którzy im podlegają, bo istotą absolutną tego, co ja zauważyłam w latach 90. z ogromnym zdumieniem, czy jeszcze wcześniej, jest niesłychane poddaństwo każdemu, kto stoi wyżej. I to Rosjanie sami nazywają między sobą. My raby, jesteśmy niewolnikami. I o tym wspomina w 1839 roku, napisawszy rewelacyjne wspomnienia z Rosji, baron de Custine, Francuz, który przez 2 tygodnie był w Rosji i z niesłychaną zupełnie precyzją opisał między innymi to okrucieństwo, które mu się rzuciło w oczy tym, jak woźnica na samym początku, jak woźnica wioząc go z Petersburga powozem do Moskwy katował konie nieprawdopodobnie. Te konie padały po drodze. On je bez żadnego uczucia zamieniał na inne. Już w stosunku do tych koni, ze zgniłego zachodu człowieka, wstrząsnęło to, jak się zachowuje ten woźnica. No i tak dalej, idźmy w historię. I przecież społeczeństwo rosyjskie nie miało ani chwili oddechu demokratycznego, ani chwili oddechu wolności. Spod jarzma Mongołów przechodziło pod straszne jarzmo carów. Carów, którzy bezlitośni byli w stosunku do swoich poddanych, do tego stopnia, że jeżeli ktoś z Polski pojechał oburzony tym, jak nasza szlachta odnosi się do naszych chłopów, to mówił, że to jest i tak wspaniałe, i że to jest cackanie się z tym, co zobaczył tam w Rosji. I ja także byłam porażona łatwością, z jaką się mówi o zabijaniu. I tutaj muszę przytoczyć
przypadek, który mnie wstrząsnął i który da Państwu może odpowiedź na wszystkie tego rodzaju pytania. Bardzo zaprzyjaźniłam się z moją sąsiadką, uroczą dziewczyną, bardzo dobrą, która ślepego żebraka zebrała ze śmietnika, odmyła, odwszyła, załatwiła mu jakiś tam dom, przytułek i w ogóle była bardzo dobra dla ludzi i dla psów i kotów i dla mnie też. Ale pewnego dnia jej syn, wtedy 16-letni, obwieszony złotem, jak przystało na prawdziwego Rosjanina tamtych lat, bo dzisiaj tak nie jest, ale w latach 90. to tak było. I ona miała małe biuro turystyczne i bardzo go pobili na dyskotece, złamali mu ręce. Te ręce mu się zrosły i tyle o tym, taki był raport. Po jakimś długim czasie Ała mi mówi, no odetchnęłam w spokoju, a co się stało? Pomściłam Antona, to znaczy, no nic, no wynajęłam, bo to sześciu jakichś buriatów czy innych, nie wiem, narkomanów w każdym razie, pobiło tego jej Antona i mówi, no czterech to pobili, a dwóch to zdaje się, że zabili. I co, mnie mowę odjęło zupełnie z niezrozumienia, a równocześnie z braku, nie, inaczej, z odpowiedzi na takie pytanie. Jeśli Ała by poszła do sądu, żaden sąd by się sprawą bez łapówki nie zajął. To znaczy wydałby taki wyrok, jaki byłby opłacony. Nie ma sądów niezależnych w Rosji, absolutnie. Za Putina w ogóle coś takiego nie egzystuje. Nie ma sądów, właściwie nic nie istnieje prawdziwego, co nie jest poddane korupcji albo przemocy fizycznej. Całe lata 90., które obserwowałam, były odradzaniem się bandytyzmu. To znaczy tak, na przykład, na czym to polega? Wracają żołnierze z Czeczenii, tak jak teraz będą wracali z Ukrainy, zupełnie psychicznie, ci, którzy wrócą żywi, psychicznie zdemolowani kompletnie, którzy będą walczyć i którzy nie potrafią się już odnaleźć poza sferą przemocy. Więc gdzie będą jej szukać? Tak jak w latach 90. W jednej mafii lub w drugiej mafii. U jednych bandytów, u drugich bandytów. Albo będą to bandyci z mafii, albo będą to bandyci z mafii milicyjnej, czyli z mafii, wtedy za moich czasów była to mafia milicyjna, a potem za Putina pojawiła się mafia FSB, czyli mafia służb specjalnych. Więc stają się ci ludzie członkami tych organizacji, które są organizacjami przemocy. I to są organizacje, którym podlega, które mają pieczę nad każdym najmniejszym przedsiębiorstwem, nad kioskiem z pietruszką i nad wielkimi przedsiębiorstwami. Cała Rosja jest przemocą i kłamstwem. Obraz, który pani nam przytacza, jest tak naprawdę dla nas przerażający i z całą pewnością niezrozumiały. Niezrozumiały. Natomiast w sensie takim, że no my tego aż tak nie doświadczamy. Natomiast chciałem spytać panią o coś, co chyba nam Polakom, którzy mają prawo się w tej chwili Rosji obawiać, daje pewien promyk nadziei. Czyli korupcja w Rosji, o której pani tak obrazowo powiedziała. I chciałem zapytać właśnie w kontekście korupcji o armię. Ponieważ okazało się, że to, że rzekomo druga armia na świecie... Przepraszam, zanim pan skończy, przepraszam, zaraz do tego wrócę, bo chciałam jeszcze jeden obraz dać państwu dla sprostowania tego obrazu Rosjan, bo oni są tacy, jak mówię, ale to są ludzie, gdyby, napisałam we wszystkich książkach, że gdyby ten naród przez 5 minut historii mógł być narodem szczęśliwym, byłby narodem dobrym, bo oni są z gruntu dobrzy i serdeczni. I nie mogę zapomnieć kobiety z apteki, gdzieś odległej bardzo w Moskwie, kiedy ja bardzo chora w domu i sama,
znalazłam akurat przez telefon w tej aptece to lekarstwo i mówię, no tak, ale ja nie mogę do pani przyjechać. I ta kobieta jedzie przez całą Moskwę do stacji metra, która jest niedaleko mnie, po to, żeby mnie, nieznanej zupełnie osobie, to lekarstwo przywieźć. I jeżeli tylko nie rozmawiać z nimi o polityce, to znajdziemy najbardziej serdecznych ludzi, którzy ofiarują nam swoją przyjaźń i nawet swój ostatni grosz, jeżeli będzie to potrzebne. Bo naprawdę, powtarzam, to są ludzie, którym jeśli by pozwolono być dobrym, byliby naprawdę wspaniali. Fajnie chyba skwitował to generał Patton, który powiedział, że jeżeli spotkasz Rosjanina, świetnie będziecie się z nim piło z nim wódkę, zjesz bardzo dobrą kolację, ale pamiętaj, że jeżeli Rosjanin dostanie rozkaz, żeby cię zastrzelić, to cię zastrzeli. Wróćmy w takim razie do armii. Czy było dla pani zaskoczeniem to, że ta potęga militarna, która wydawałoby się trzymała w szachu cały Zachód i pół świata, nagle okazało się, że nie tylko nie zdobywa w przeciągu 3 dni Kijowa, który wydawałoby się, że powinien być w jej zasięgu, ale straciła praktycznie większość swojego nowoczesnego sprzętu. Okazało się trochę kolosem na glinianych nogach, bo nagle się okazało, że co drugi czołg z rezerw, a to nie ma radia, a to brak mu elektronicznych podzespołów, a to silnik jest wymontowany całkowicie i za tym szła fala samobójstw wśród dowódców garnizonów zabezpieczających ten sprzęt na wypadek wojny. Czy to było coś, czego się pani spodziewała? Czy ta skala korupcji w czymś, co miało być dla Rosji pewnym ugruntowaniem tej potrzeby potęgi, o której pani nam mówiła, jednak jest tak duża, że nie mieści się to w głowie? W czasie pierwszych lat Putina, wydaje mi się, że do roku 2006, budżet na armię wzrósł 8-krotnie. I w tym samym czasie, jeżeli by, tak jak Politkowska, zresztą w książce, która niebawem znowu wyjdzie, bardzo ją polecam, nazywa się Rosja Putina, Politkowska na przykład pojechała do, bardzo się zajmowała armią i pojechała na Daleki Wschód do garnizonu, gdzie mieszkali oficerowie niesłychanie zasłużeni dla tej armii. Mieszkali w klitkach nieprawdopodobnych. Mieszkali właściwie w czymś, co trudno nazwać mieszkaniem. Żyli za nędzne grosze, ale ich oficerowie mieszkali w wspaniałych domach, to znaczy w znakomitych nowych, w nowych budynkach, do których tamci w ogóle nie mieli dostępu. Dlatego, że nie liczy się to, kim ty jesteś i co ty zrobiłeś dla ojczyzny, liczy się to, jak blisko jesteś szefa i jak potrafisz temu szefowi dogodzić. To znaczy, ile potrafisz ukraść, by jemu dać jeszcze więcej. I pierwsza choćby przykład, który nam może być dość bliski. Kiedy armia radziecka wycofywała się z Niemiec i kiedy armia radziecka wycofywała się z Polski, rozkradli z tej armii absolutnie wszystko. I wtedy generał Graczow, jedyne zabójstwo dziennikarza, jakie miało miejsce za czasów Jelcyna, to było zabójstwo dziennikarza, który udowodnił ówczesnemu ministrowi obrony to, że sprzedała armia w Niemczech właściwie cały sprzęt, wszystko. I teraz to, co ja widziałam w Czeczenii, było dokładnie to samo. Żołnierze, którzy głodowali, szczególnie za pierwszej wojny, za Jelcyna, ale to także i za drugiej wojny. Zwykły żołnierz szeregowy jest mięsem armatnim, tak jak dzisiaj się nazywają jednorazowi. Wtedy tak się nie nazywali, ale tacy byli. I byli niedożywieni zupełnie. Karmiono ich konserwami dla psów, co zresztą jest kiedyś, przepraszam, tutaj znowu będzie dygresja, ale nie mogę sobie pozwolić, żeby ją opuścić. Kiedy Putin pracował jako zastępca mera w Petersburgu, Sobczaka, pojechał za granicę w czasach, kiedy w Leningradzie, a wtedy już w Petersburgu, był prawie że głód, bo to początek lat 90. Ogromne braki w kasie miejskiej.
pojechał za granicę, żeby za metale szlachetne i tak dalej kupić na Zachodzie żywność. Te 93 miliony dolarów z Sobczakiem razem ukradli, a Putin potem zamówił 60 tysięcy puszek dla psów, twierdząc, że jest tyle samo białka dla psa, co dla człowieka potrzebne. To tak na marginesie. Więc ci oficerowie kradną, kradli, nie wiem, czy nadal będą kradli, ale nic, co, to znaczy wszystko, co mogło być ukradzione i sprzedane, jest ukradzione i sprzedane. I tak jak to było w Czeczenii, gdzie za Jelcyna przegrali wojnę, za Putina nie przegrali jej tylko na skutek potwornych nalotów dywanowych, tego samego, co teraz się dzieje w Ukrainie. A Czeczenia jest przecież malutka, więc nie przegrali jej, ale położyli tam dziś tysiące żołnierzy rosyjskich bez sensu i przegrali i bombardowali, dopóki mogli, a bombardowali, ponieważ czołgi się rozlatywały, ponieważ Czeczeni znakomicie, którzy są znakomitymi wojownikami, pokonywali właściwie armię rosyjską bez problemu na skutek niedożywienia, braku organizacji i głównie tego, że oficerowie nie wydawali właściwych rozkazów, że był potworny chaos, bo co robią oficerowie? Głównie piją. Więc jeżeli zdarzyło im się być trzeźwymi, no to jako tako to szło, a teraz sądzę, że jest trochę inaczej może, ponieważ nad tą wojną już czuwa osobiście Putin, ale tenże Putin, który nie przyjmuje do wiadomości złych wiadomości, który nie ma żadnej wiedzy o tym, co się dzieje, ponieważ, co należy podkreślić, jest to człowiek, który nie dysponuje internetem. Jest to człowiek, który od lat, co najmniej od 2013 roku, nie przyjmuje żadnych negatywnych wiadomości. I od tego czasu, szczególnie od kiedy ministrem obrony jest Szojgu, który nigdy na wojnie nie był, to nie dopuszcza niczego negatywnego. To wszystko jest nie do wiary, ponieważ to jest jak w czytankach dla dzieci o tyranach, że tyran jest tak straszny, że jego poddani boją się dostarczać mu złe wiadomości, bo to się może źle dla nich skończyć. I teraz wyobraźcie sobie, że co udowadniam w swojej książce, że na czele państwa, największego państwa na świecie, stoi człowiek dokładnie o takiej psychice. Coraz bardziej zamknięty w sobie i zamknięty, jeśli chodzi o informacje z zewnątrz. Więc jak mu powiedzieć, co się dzieje naprawdę w wojsku, jeśli on na to wojsko budżet tak niesłychanie wzmocnił, jeśli on tym oficerom daje tak niesłychane prerogatywy, a tak naprawdę, co się dzieje z żołnierzami, to go nie obchodzi. I jest przekonany, że oficerowie to wszystko załatwią. No jak załatwiają, to właśnie wiadomo. Więc to nie jest nic dla każdego, nie tylko dla mnie, kto zajmuje się Rosją. To, co się dzieje, jest oczywistym efektem nieprawdopodobnej, straszliwej korupcji i pogardzania człowiekiem. Pogardzania człowiekiem, który jest na samym dole, czyli żołnierzem. Pani Krystyno, mam przygotowanych jeszcze kilka pytań, ale w scenariuszu to już jest moment, kiedy proszę publiczność, czy chcą Państwo zadać pytanie Pani Krystynie? Czy jest jak Państwo nie zadacie, to ten Pan mnie wykończy zaraz. Proszę nie przesadać, Pan mi naprawdę nie daje dużo szans. No dobrze, dobrze. No wie Pan, bo ja się Pana boję. To ja Panu. A czy ja wiem, o co Pan mnie zapyta? Drodzy Państwo, ktoś? Tak, poproszę. Bardzo. Tak jak Pani opisuje tutaj, zresztą w swoich wcześniejszych książkach. Ale bliżej proszę dobrze, mikrofon. Przepraszam. Jak Pani wcześniej opisuje w poprzednich książkach zarys Rosji i Rosjan, tak się zastanawiam, czy jest w ogóle nadzieja dla tego narodu. Czy, tak jak Pani dzisiaj podkreśla,
socjopata, który otacza się pewnie podobnymi socjopatami, czy no, gdzieś tu już nie jest taki zaklęty krąg, czy jak pani to ocenia? Społeczeństwo rosyjskie jest społeczeństwem, tak jak już mówiłam, nic nowego, pan historyk to potwierdzi, bitym przez stulecia. I to wytworzyło w Rosjanach specjalną psychikę, która na przykład się zamyka w ich nie tyle przysłowiach, ile powiedzonkach. Zawsze mnie to zaskakiwało, szczególnie z początku, jak oni mówili, jak ja mówiłam, no co tam powiedzmy za rok będzie, czy za dwa, a oni do mnie, dożyćby do poniedzielnika, dożyćby do poniedziałku. I to jest w nich przekonanie, że absolutnie nie wiadomo, co się z nimi może zdarzyć. Bo tej mojej przyjaciółce, która miała to małe przedsiębiorstwo turystyczne, odebrano to z poniedziałku na wtorek, ponieważ mafia, która ją chroniła, weszła w jakieś tam niesnaski z inną mafią. Nic, niczego dobrego Rosjanin ci nie może spodziewać, w związku z czym on oczywiście ma nadzieję, że będzie lepiej, ale to jest nadzieja dość taka nikła. I jest w nich, w Rosjanach, druga rzecz, która też się w powiedzeniu odbija, jak nas biot, to znaczy inaczej to jest trochę po rosyjsku, bardziej wulgarnie, a my krypczajem. Nas biją, ale my jesteśmy coraz silniejsi. I im bardziej nas biją, tym bardziej my będziemy, i tu następne powiedzonko, my wszystko pierpimy, my wszystko wytrzymamy. I to jest, i teraz powtarzają, sankcje, a co nam sankcje? My wszystko przetrzymamy. My, bo już tak mamy ćwiczony ten grzbiet, że jeszcze takie razy, czy inne razy, to jest, to my wiemy, że one muszą spaść. I to przekonanie, że nic lepszego ich nie spotka, a tylko takie samo zło albo jeszcze gorsze, trzyma ich przy takiej, a nie innej władzy. Bo ileż razy słyszałam na przykład na temat Putina, owszem, ja go nie cierpię, ale jaką mam gwarancję, że po nim nie przyjdzie ktoś gorszy? I to nie jest to, że my możemy kogoś wybrać lepszego, bo po pierwsze my, czyli naród, się nie liczymy. Bo tak jak Majakowski pisał w Jedinica Nol, jednostka zerem, jednostka bzdurą. I to jest absolutnie w nich po dziś dzień. To znaczy nie dlatego, żeby oni tego chcieli, ale oni to wiedzą. Najpierw za komunizmu ważny był kolektyw. Wcześniej ważne było państwo. I teraz ważne jest państwo i cały czas Putin to powtarza. Ważny jest naród. To nic, że tam zginie parę tysięcy w czasie wojny, ale my będziemy wielcy, my zwyciężymy. Bo przecież operacja, którą prowadzi, jest operacją antynatowską. Przecież, no nie wiem, sądzę, że państwo to słyszeli, że Putin absolutnie uzasadnia agresję obecną tym, że to NATO, będąc już na terytorium Ukrainy, co jest absolutnie kłamstwem, otoczyło granice, zbliżyło się do granic Rosji, w związku z czym Rosja się musi bronić. Więc nieważne, że tam zginie parę tysięcy żołnierzy, paręnaście już w tej chwili, ale ważne jest to, że państwo się broni. A teraz a propos tych żołnierzy, którzy giną. Tak jak w 2014 roku pierwszy raz opisywałam właśnie stosunek do narodu, do żołnierzy, którzy zginęli. Ciała ich zalegały chłodnie w całym, właściwie w całej okolicy granic z Rosją. I wtedy właśnie pojawiły się po raz pierwszy krematoria, w których palono zwłoki Rosjan, żeby nie wracały do Rosji. I żeby, a jeżeli już wracały, to był nakaz, aby chować je tylko, aby grzebać tylko nocą, żeby nie widać było, że oto jakiś poległy z Ukrainy wrócił. Ale dlaczego jeszcze?
Teraz jest to samo. Teraz przecież słyszymy bezustannie, że zwłok żołnierzy rosyjskich się nie zbiera. I ja widziałam takie zwłoki spalone w Groznym po jakiejś tam bitwie już zwyciężonej przez Czeczenów. Tych zwłok nikt nie wyjmował z czołgów i one tam po prostu na tym słońcu gniły. Ale kiedy komendant czeczeński powiedział: przerwiemy ogień po to, żebyście mogli zabrać swoich poległych, odpadła odpowiedź: nam oni niepotrzebni. Dlaczego oni są niepotrzebni i dlaczego teraz też nie będą potrzebni? Ponieważ tylko za oficjalnie poległego rodzina dostaje kompensację, a za zaginionego bez wieści się nie płaci. I tak jak to było podczas wojny czeczeńskiej, tak jak to było podczas pierwszej wojny tej 14 roku, tak jest i teraz. Taki jest stosunek po prostu do człowieka. Człowiek nie istnieje i przeciętny Rosjanin wie doskonale, że nie ma żadnych praw wobec sądu, bo żaden sąd go nie obroni, jeżeli będzie konfrontacja z interesem państwowym jakimkolwiek, a nawet jeżeli ten, który go postawi przed sądem, będzie z FSB, to też on przegra, bo przecież 80% spraw to są sprawy sztuczne, przed sądami wygrane. I jeszcze muszę tutaj na marginesie również dodać, że uniewinnień w czasie Związku Radzieckiego było więcej niż za Putina. Tam sądy nie uniewinniają. Nie uniewinniają dlatego, że wtedy podważałyby rację prokuratury. A nie można podważać racji prokuratury, bo prokuratura jest w pionie wojskowym. Tam prokuratorzy chodzą w mundurach. Więc nie może cywilny sędzia podważać racji człowieka w mundurze. I człowiek, tak jak się nie liczył wcześniej, muszę tutaj powiedzieć, że za czasów Jelcyna to było jednak, były bardzo duże zmiany. Usiłował Jelcyn wprowadzić prawdziwą demokrację, przynajmniej w pierwszej swojej, do 96 roku, w pierwszej swojej kadencji. Wolność słowa była absolutna. Były telewizje, telewizja NTV go atakowała non-stop, a on zapraszał dziennikarzy z tej atakującej go telewizji do siebie na Kreml i mówił: no dajcie mi już spokój, no przestańcie, no może nie tak. Ta telewizja NTV miała program Kukły i w tym programie Kukły, znakomitym, satyrycznym programie, kpiła z Jelcyna permanentnie. Nic się nie działo. Po programie pierwszym czy drugim Kukły, kiedy zaczęto kpić z Putina, nie tylko dlatego zresztą, ale między innymi dlatego, on tę telewizję zamknął, ale nie zamknął jej tak normalnie, tylko to była znowu siłowa akcja, kiedy przyszli ludzie uzbrojeni, kiedy wszystkie komputery tej telewizji zostały przejęte, a część dziennikarzy została usunięta na zawsze już na długie lata z profesji dziennikarskiej. I to był rok 2001. To właściwie Putin dopiero zaczynał rządzić. Więc nie ma obrony przeciętny człowiek rosyjski w żadnej innej. I teraz tutaj właśnie mamy odpowiedź. Czy mafie są potrzebne? No, jeżeli nie mam obrony w sądzie, a muszę się bronić, to może sięgnę do mafii. I w ten sposób się zamyka przestępczy krąg społeczny w tym bardzo nieszczęsnym kraju. Mamy tu pytanie jeszcze z internetu, pytanie od pana Benedykta. Pan Benedykt pyta, dlaczego część z tych rewelacji z pani książki nie pojawia się w amerykańskich biografiach Putina? Amerykanie znani są przecież z dokładnej pracy przy pisaniu biografii. Chodzi mi w szczególności o szczegóły dotyczące urodzenia i dzieciństwa Putina. Bardzo proste, bo jest to niewygodne. Dlatego, że do ostatnich
wydarzeń w Ukrainie, Putin uchodzi za jakiegoś jednak idola, za jakąś potęgę. I ja też sobie mogę zadawać pytanie, dlaczego propozycje przetłumaczenia mojej książki spotykały się z ogromną niechęcią. Właśnie dlatego, że cała ta historia, może i dlatego, nie wiem czy właśnie dlatego, ale może i dlatego, że cała historia z dzieciństwem Putina jest jak z kiepskiego brazylijskiego serialu. I może poważni bardzo biografowie nie chcą się w tym babrać, tak jakby stwierdzenie, że ktoś urodził się tak, a nie inaczej, było obrazą. No niestety tak to potraktował Putin, dlatego że dziennikarza, który przed jego wyborami, przed jego pierwszymi wyborami chciał, dziennikarza, który miał wielki program w telewizji, który program się nazywał Ściśle Tajne, który miał taką, także miał holding i miał gazetę, która też się nazywała Ściśle Tajne i który całą historię dzieciństwa Putina chciał ujawnić przed jego pierwszymi wyborami, no niestety zginął w bardzo dziwnej katastrofie lotniczej. Natychmiast samolot, który był wynajęty zresztą przez jego przyjaciela, ten samolot runął w 9 minut po starcie, a wszystkie całe dochodzenie na temat tej katastrofy do dziś jest ściśle tajne. I o czym ja dokładnie piszę właśnie w książce, dlaczego. Więc nie chcą dziennikarze, którzy uważają się za poważnych, posługiwać się czymś, co no jednak pachnie takim tanim serialem, no po prostu. No, nieślubne dziecko i jak prezydent wielkiego państwa może być nieślubnym dzieckiem, prawda? No niestety, ale gdyby było inaczej i gdyby to nie wpłynęło tak bardzo na jego życie, też chętnie bym to pominęła. Ale niestety, no taka jest prawda. Jest w 2003 roku powstał film holenderskiej dziennikarki Ineke Smith, długi, bo prawie półgodzinny, która pojechała i ona jeszcze no, świetnie miała okazję, bo to wszystko było świeże, nie tylko rozmawiać z tą matką, bo ja z nią rozmawiałam dużo później, w 2019 roku, ale jeszcze z całym otoczeniem, które doskonale małego Wołodię pamiętało. Więc tacy jak ona, czy tacy jak ja, są uważani za biografów niepoważnych, dlatego że no, zajmują się właśnie czymś takim jak dzieciństwo Putina. Drodzy Państwo, czy jeszcze jakieś pytanie? Tak, to tutaj, tak, dobrze. To tutaj Pani najpierw była pierwsza. Ja mam pytanie o te lata, w którym Jelcyn namaścił w zasadzie Putina na swojego następcę. Jak to w ogóle się stało? No, tak to trudno uwierzyć, że tak postępowy, powiedzmy, prezydent Jelcyn, który dążył do tej demokratyzacji państwa rosyjskiego, przynajmniej tak się chociaż tu wydaje, mógł przeoczyć takiego człowieka jak Putin, to znaczy przeoczyć jego taki wielki apetyt na tą autorytarną władzę. Aż ciężko w to uwierzyć. Jak pani uważa, jak to się stało? To ja dokładnie o tym piszę, a wkrótce, nie mogę wkrótce, niestety, nic się wkrótce nie da i bardzo Państwa za to przepraszam. Zacznijmy od tego, że jest rok 97 i Putin już jest na Kremlu, a jego poprzedni mocodawca, czyli mer Petersburga Anatolij Sobczak, ma się zjawić w prokuraturze. Ma się zjawić w prokuraturze dla złożenia zeznań w sprawie ogromnych, przepraszam za to słowo, przekrętów, jakie
udowodniono mu w latach pełnienia przez niego tego stanowiska. Wszystkie przekręty, które robił Sobczak, robił razem z Putinem. I tak się właśnie składa, że idzie tenże Sobczak do prokuratury i tam nagle mdleje, okazuje się, że ma atak serca, jego żona jest z nim i zostaje przetransportowany do szpitala, którego szefem jest bliski znajomy Putina. Po paru dniach z tego szpitala pojawia się na lotnisku leningradzkim, petersburskim, i gdzie jest podstawiony prywatny helikopter i tym prywatny samolot, i tym samolotem jest przewieziony do Paryża, w którym to Paryżu jest przez parę lat. Więc rodzina Jelcynów wie o tym, że ten człowiek jest bardzo lojalny wobec swojego mocodawcy. A człowiek lojalny jest im bardzo potrzebny, ponieważ w rodzinie Jelcynów prym wodził nie Jelcyn, mówię o rodzinie, tylko jego córka Tania. Tatiana, której narzeczonym, a obecnie mężem, był bardzo lubiany przez Putina szef administracji kremlowskiej. Ta dwójka łącznie z drugą córką Jelcyna, Elżbietą, a nawet z żoną, popełniła bardzo dużo przestępstw finansowych. W 1998 roku wybucha wielki skandal w prasie zachodniej, skandal związany z Bankiem Nowego Jorku, Bank of New York, na którego kontach się okazało 10 miliardów dolarów posiadanych przez Rosjan. Wśród tych Rosjan jest właśnie ta trójka, o której mówiłam. Jedna córka, druga córka i żona. I teraz zaczynają się dochodzenia. Jest także szef, który zarządza administracją, który zarządza finansami Kremla, Borodin. To jest ważne, bo on potem przyjmuje Putina. I jest do tego stopnia, że ten Borodin został nawet aresztowany w Stanach Zjednoczonych, kiedy tam się pojawił. Więc afera jest potężna, afera jest światowa, mówi o niej cały świat. Równocześnie w tym samym czasie, w 1998 roku, w Szwajcarii wybucha inny skandal. Skandal związany z firmą Mabetex, która to firma Mabetex rekonstruowała, odnawiała, remontowała Kreml. Kreml, a nad tym remontem właśnie czuwał pan Borodin. I co się okazuje, że Carla Del Ponte, która jest głównym prokuratorem Szwajcarii, udowadnia, ma pełne dossier, które potwierdza, że cały ten remont przebiegał z ogromnymi naruszeniami korupcyjnymi. Rachunki firma Mabetex wystawiała rodzinie Jelcynów, między innymi, bardzo zawyżone i temu Borodinowi. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, która toczy się już w Rosji, w Moskwie, przeciwko Jelcynowi cały czas występuje komunistyczna frakcja w Dumie Komunistycznej Partii Rosyjskiej Federacji, do której należy prokurator generalny Rosji Skuratow. I wiadomo, że Carla Del Ponte ma przyjechać do tegoż Skuratowa, by razem złożyli w prokuraturze generalnej Rosji dokumenty potwierdzające całe te machinacje kremlowskie. I co się dzieje? Nie na długo, na tydzień jakiś przed przyjazdem Carli Del Ponte, w telewizji rosyjskiej ukazuje się w największej oglądalności ukazuje się filmik, który pokazuje
prokuratora z Kuratowa lub kogoś do niego podobnego, jak figluje z panienkami nie najcięższych obyczajów. Prokurator jest spalony i całą tę akcję przeciw prokuratorowi zmontował Władimir Putin, który już wtedy był urzędnikiem na Kremlu. I teraz rodzina Jelcyna ma, tutaj podkreślam, to nie Jelcyn stał za tymi przekrętami. To nie Jelcyn był tym chciwym, tą chciwą osobą. Jelcyn zresztą z bardzo biednej pochodził rodziny i właściwie no, nigdy nie miał takich zapędów strasznych finansowych. To jest jego rodzina. I teraz tak, ta rodzina, czyli Tatiana Diaczynko, po pierwszym mężu Diaczynko, po drugim Jumaszewa, żona tego Walentyna Jumaszewa, który właśnie jest szefem administracji, łącznie z Walentynem, mówią Jelcynowi, popatrz, jest tutaj taki wspaniały człowiek, który tak jest oddany swoim szefom. Po pierwsze uratował Sobczaka, po drugie uratował nas. I teraz musimy na niego postawić. Z tym, że jest jeszcze parę innych osób, które chcą postawić na Putina, między innymi Bieryzowski, wielki wówczas magnat, mający bardzo bliski dostęp do tejże Tatiany Diaczynko, który wyobrażał sobie, że taki Putin, którego on będzie popierał, kiedy zostanie prezydentem, będzie robił to, co on będzie chciał. To znaczy Bieryzowski razem z innymi, ale głównie on, go wypchnie wyżej i tutaj następuje cały rząd, cały szereg potwornych manipulacji, łącznie z wojną czeczeńską, ale jest coraz większy nacisk na Jelcyna, nacisk, który mówi tak, to jest demokrata, przecież on pracował u mera Sobczaka, który uchodził za demokratę, uchodził rzeczywiście za demokratę, ale demokratą absolutnie nie był, więc on na pewno jest taki jak Sobczak, on na pewno jest demokratą i Jelcyn go nigdy, o czym obszernie pisze w swoich wspomnieniach, nie pytał, ja nie rozmawiałem z Putinem na tematy polityczne. Ja wiedziałem, że on jest demokratą. Ja wiedziałem, że nam potrzebny, że Rosji, bo zawsze się zasłaniają wszyscy państwem, nie? Jak nie polskim, to rosyjskim. Więc, że Rosji jest potrzebny młody, otwarty na świat działacz. I Jelcyn chciał widzieć w Putinie to, co on chciał widzieć, a rodzina Jelcyna widziała w Putinie przede wszystkim tego człowieka, który jeśli zostanie prezydentem, to będzie ich chronił. I cóż się stało? Putin zostaje namaszczony na prezydenta w przemówieniu Jelcyna z 31 grudnia 1999 roku na 1 stycznia 2000 roku i zaraz po tym, jak zostaje prezydentem w dwa miesiące później, po wyborach, pierwszym dekretem okazuje się dekret broniący prezydenta i jego rodzinę przed ewentualnymi, to brzmi inaczej, bardziej prawniczo, przed odpowiedzialnością karną za cokolwiek by popełnili w czasie swoich rządów. I tym dekretem Putin obronił nie tylko rodzinę Jelcynów, ale obronił także siebie. Nie wiadomo, jakby to dzisiaj działało, ponieważ ciągle jest i jest tym prezydentem. W każdym razie rodzina Jelcynów mogła spać od tego czasu spokojnie. Była to ostatnia pozytywna rzecz, jaką Putin zrobił dla Jelcyna, ponieważ od tego czasu zrobił wszystko, żeby zdegradować, żeby ośmieszyć, żeby twierdzić, że lata 90., czyli lata Putina, rządów Jelcyna były złe, ponieważ
Putin nie cierpi najmniejszych przejawów demokracji. A jak się to objawiło, to na jednym z filmów widać wyraźnie, film, który pokazuje dzień wyborów, dzień po wyborach Putina i jest wieczór, cała rodzina Jelcynów przy stole. Fotograf, który to wszystko fotograf, operator ich cały czas zdejmuje, to znaczy nakręca i widzi taką scenę, że już wiadomo, że Putin zostaje prezydentem, dzwoni i chce zadzwonić do Putina, żeby mu złożyć gratulacje. Putin nie odpowiada. Putin telefonu nie przyjmuje. I godzinę czekał Jelcyn na odpowiedź Putina, która nie nastąpiła. A potem to już wiadomo, wszystko co robił Jelcyn było złe, ale Tatiana Diaczenko jest jedną z najbogatszych ludzi w Rosji. Chciałam zapytać, czy obwód kaliningradzki i wschodnie rubieże Rosji mogą się wymknąć spod reżimu Putina? Czy stanowią zagrożenie jakiekolwiek dla niego, dla jego reżimu? Ponieważ nie znam, jak to wygląda na wschodzie, tylko z książek pani zresztą, ale w obwodzie kaliningradzkim odniosłam takie wrażenie, że oni są bardzo prozachodni, przy czym czują się jakby troszeczkę lepsi od pozostałych Rosjan. No bo są bliżej Zachodu. Tak, ale czy będzie ich stać na to, żeby ogromnie mi przykro. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że nie wiem. Ja wiem, że pani nie wie, ale co pani zdaniem? No w końcu zna pani naród lepiej. Nie, dlatego, że akurat tego, co dotyczy Kaliningradu, i wymyka się mojej wiedzy po prostu. Za mało wiem, żebym mogła odpowiedzieć. A wschód? Daleki wschód? A Daleki Wschód łowi ryby, Daleki Wschód w zimie marznie, Daleki Wschód naprawdę ma 30 nie bardzo kilometrów od Moskwy ludzie też marzną, ale na Dalekim Wschodzie nie wiadomo, gdzie jest łaskawym Ukraina. Łaskawym okiem patrzą na Chiny, te mieszane małżeństwa. To są dla nich wymarzeni partnerzy na mężów, bo są odmienni od Rosjan, nie piją, są pracowici, prawda? No i mają już właściwie w posiadaniu pół Syberii. No właśnie. Ale ja... Trudno, wie pani, trudno polegać na jakichkolwiek badaniach, dlatego że badania nawet niezależnego Centrum Lewady mówią, że 72% popiera wojnę w Ukrainie. Ja w to nie wierzę. Wczoraj rozmawiałam z człowiekiem z Chabarowska i mówi, przecież u nas są całe manifestacje przeciwko wojnie, mimo że za udział w takiej manifestacji można siąść na kilkanaście lat w tej chwili do więzienia. Ale nie ma możliwości stwierdzenia naprawdę jak jest, bo przecież jeżeli ktoś dzwoni do mnie i pyta, to ja temu człowiekowi nie odpowiem prawdy, bo ja się boję. No tak. Dlatego, że odpowiedzialność za prawdę jest dzisiaj zbyt wielka, to po pierwsze, a po drugie wraca to, o czym już mówiłam. Wielu Rosjan wraca poczucie wielkości. Jesteśmy tacy wielcy i tacy wspaniali, że cały świat jest przeciwko nam. Jesteśmy tą największą, otoczoną okopami wyspą, wyspą prawdy, bo oni jeszcze mówią o prawdzie, prawda religijnej, że oni są najbardziej moralnym narodem, że Zachód jest zgniły i czują się, ta część, która go popiera, czuje się w tej wielkości i wśród tych sankcji znakomicie, bo są tacy wielcy. No tak, dziękuję. Czy to już koniec? Nie, jest jeszcze jedno i mam nadzieję, że jedno z ostatnich pytań, bo chyba już powoli będziemy zbliżyli się do końca. A ja się dopiero rozkręcam, ja mówię tak, gadać, proszę Państwa. To potem no, się poważnie. Ustawią tutaj kolejki do Pani i będzie można chyba już prywatnie porozmawiać. Dwa pytania jeszcze z internetu, jedno taka w zasadzie refleksja. Jak szybko dogonimy Rosję, bo chyba nie ma wątpliwości, że idziemy już w tym kierunku. To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie od pana Benedykta znowu. Jakie jest zdanie szanownej autorki o opiniach na temat Rosji, które wygłasza Anna Applebaum, która często jest traktowana jako autorytet w temacie Rosji na Zachodzie? Odpowiem na pierwsze pytanie.
Wczoraj zmroziła mnie taka wiadomość, że, przepraszam, zapomniałam nazwiska naszych posłów, małżeństwa, które było Drejzów, którzy byli podsłuchiwani przez, no jakżeż to się nazywa, no wiecie, Pegasusa. To złożyli pozew do prokuratury przeciwko Kaczyńskiemu, który przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu i sprawa za tajnymi, to znaczy sprawa utajniona zupełnie, nie została umorzona. To znaczy, po pierwsze, sprawa nie jest przyjęta do rozpatrywania i sprawa zostaje umorzona przed w ogóle rozpatrywaniem, a akurat byłam w trakcie czytania książki Politkowskiej, ta ponownego czytania Rosja Putina. I raz za razem spotykałam się tam z takimi przykładami i mnie to poraziło, że można utajnić jakąkolwiek sprawę do tego stopnia i że można nie przyjąć do rozpatrywania sprawy przeciwko osobie związanej z rządem. Jakakolwiek by to była osoba, czy z tej opcji, czy z tamtej opcji, jest to straszne. I w momencie też, kiedy usłyszałam, że torturuje się na naszych o sprawie no, zakatowanego człowieka we Wrocławiu, to pomyślałam sobie, no to już jesteśmy blisko, bo takich wypadków jest wiele, my tylko wiemy o jednym. Każdy przejaw przemocy ze strony państwa, czy to prawnej, czy fizycznej, jest bardzo dużym krokiem w kierunku wschodu. Poza tym, im bardziej się odbiera prawa mówienia, czy im bardziej się chroni władzę, tym bardziej się zbliży Putina. Po prostu. Władza nie może być ponad prawem. Po to jest opozycja, by mogła władzę kontrolować. To jest, nie należy opozycji nosić na rękach, bo nie po to ona jest. Ona, jej zadaniem jest kontrola władzy. I w momencie, kiedy zostaje odebrana kontrola władzy, już jesteśmy w Rosji Putina. A drugie pytanie o apel. Musiałabym bliżej śledzić, powiedzmy, to co ona mówi. Ja nie wiem, o czym ten pan myśli konkretnie. No dobrze, no ale to ona napisała wspaniałą książkę o gułagu, ale nie wiem, co ona może mówić innego, czy myśleć o Rosji innego, jako przedstawicielka państwa demokratycznego, niż mówię, ja po prostu nie wiem, o co chodzi. Dlatego nie uciekam od tej odpowiedzi, ja po prostu nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Okej. Drodzy państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. Oklaski. Burzliwe oklaski. Dziękujemy państwu bardzo. Proszę. Dziękujemy teatrowi bardzo serdecznie. Burny aplodismenty, proszę. Dziękujemy państwu, dziękujemy teatrowi, dziękujemy aktorom za przeczytanie, dziękujemy pani dyrektor za to, że gościła nas tutaj w tych pięknych wnętrzach i jak ktoś pewnie z państwa ma książkę, to zachęcam do podejścia i poproszenia autografy.